Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest 6 dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu. Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Człowiek cierpi z powodu określonej niemocy, jaką w sobie nosi. I ta niemoc może być dla niego źródłem zniechęcenia i załamania. Zobaczmy, że niektórzy popadają w rozpacz. Oni nie chcą tak żyć. Komu mamy powiedzieć? Psychoterapia nie pomogła. Najbliżsi, chociaż nam współczują, też nam nie pomagają. Do kogo się udać? Przed Najświętszy Sakrament. Do Jezusa. Do sakramentu pojednania. Niemoc u kobiety, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, była widoczna przez innych ludzi, gdyż była ona pochylona i nie mogła się wyprostować. Co sprawia, że ja nie mogę się wyprostować? Co sprawia, że jestem ciągle jakby stłumiony, pochylony, nieżyjący na pełnych obrotach w moim życiu? Niemoc upokarza. Niemoc może skłaniać człowieka do obrzydzenia, do niechęci, do bezsilności, do złości na samego siebie. I to jest bardzo ważne, że my w jakimś momencie powinniśmy mieć obrzydzenie do pewnej formy życia, jakie prowadzimy. Dlaczego? Dlatego, żeby skończyć z takim życiem, które Panu Bogu i mnie się nie podoba, a rozpocząć nowe. Wyprostować się. Bywa w życiu tak, że pochylenie, stan rezygnacji, niemożność spojrzenia w niebo, czy też ku nadziei trwa bardzo długo, także można ze swoim pochyleniem, swoim upokorzeniem oswoić się. Można się przyzwyczaić do byle jakiego życia. Ale to jest ułuda, to jest nieprawda. Bo człowiek w swoim sercu nosi godność, poczucie wartości. Kto mu je daje? Sam Bóg. Jesteśmy stworzeni przez Boga, naznaczeni Jego miłością. Zobaczmy, tym stygmatem, który człowiek w sobie nosi, stygmatem piękna, jest miłość Pana Boga, jest Jego miłosierdzie wobec nas. To pochylenie to jest takie zapatrzenie się w stronę ziemi i brakuje człowiekowi do pełni spojrzenia w stronę nieba. I w takim stanie zobaczył ją Jezus. Trzeba w swojej niemocy chcieć być zobaczonym przez Jezusa. A żeby zostać zobaczonym przez Jezusa, trzeba chcieć Jego zobaczyć. Jak bardzo my się wyciszamy, uspokajamy, gdy przychodzimy i w ciszy kaplicy, kościoła adorujemy Najświętszy Sakrament. My odczuwamy, że wracamy do siebie, do swojego domu, do serca, bo w sercu naszym jest Pan. To coś, co całe lata ją zniewalało, to pochylenie nagle zostało jej zabrane, zostało odjęte. Ona została przemieniona. Jezus dotknął tę kobietę. Zobaczmy, ona o nic nie prosiła. Ona tylko Go słuchała.
Co uzdrawia? Słowo Pana, słuchanie Jego. Tam jest moc ducha. Jezus nie przywołuje tej kobiety w sposób dyskretny, jakby chciał ją wyróżnić, jakby chciał powiedzieć, jak bardzo jest dla Niego ważna, jakby chciał jej pokazać jej godność. Ona miała chory kręgosłup. Może jakieś wydarzenie życiowe ją złamało. I te konsekwencje duchowe, psychiczne grzechu są bardzo często tak wielkie, że zgniotą człowieka, przybiją, złamią. Zobaczmy, jak wielu ludzi jest takich pochylonych duchowo, pochylonych emocjonalnie, takich zduszonych, nie mających chęci do życia. I wtedy człowiek rozlewa wokół siebie niechęć. My rozlewamy wokół siebie to, czym żyjemy najgłębiej w sobie, najgłębiej. Czym ja zarażam innych? Co wydobywam z siebie? Czy to jest to, co pachnie, czy to, co śmierdzi? Czy to, co jest pięknem, czy to, co jest brzydotą? Co we mnie zalega najgłębiej? Grzech, który złamie człowieka, on może też zbliżyć go do Boga. Do Boga, dla Boga człowiek nigdy nie jest stracony. Zobaczmy, że grzech może zbliżyć człowieka do Pana Boga, ponieważ kiedy pojawia się skrucha, człowiek jest wyniesiony do bliskiego kontaktu z Bogiem. On staje przed Jego obliczem. Tam, gdzie jest skrucha, tam jest zmiana. Grzech, przez który człowiek bardzo cierpi, którym jest złamany, może stać się też drogą, po której człowiek dotrze do Jezusa i pozwoli mu się przywołać, pozwoli mu się zobaczyć. Jezus nas widzi zarówno wtedy, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, jak i wtedy, kiedy jesteśmy przygnieceni grzechem. I pomimo tego, że inni nas w jakiś sposób omijają, może lekceważą albo gardzą nami, Jezus jest inny. On zawsze patrzy na nas z miłością.